Witam Was bardzo serdecznie. Zaopatrzyłem się w wodę, bo piątek, sobota byłem tak na krawędzi rozchorowania się. I pomyślałem sobie wtedy, Panie Boże, to nie może być, że drugi raz w tym roku jestem zaproszony do Czechowic Dziedzic i drugi raz z powodu choroby miałbym tu nie przyjechać, tak jak w maju się już przydarzyło. Więc Pan Bóg się zmiłował, podniósł mnie. Ale mój głos nie jest najlepszy, więc wspomaganie H2O się jak najbardziej przyda. Jestem tu z moją kochaną żoną Irenką. Cieszę się, że możemy być tutaj razem z Wami. Już prawie 26 lat idziemy razem przez życie, służymy razem Panu. Pastorowaliśmy w dwóch zborach, w Warszawie i w Skoczowie. A teraz naszą główną służbą, którą prowadzimy już od 18 lat, jest głos prześladowanych chrześcijan. Bardzo nas ona absorbuje, dużo rzeczy się dzieje. Ja będę trochę wplatał w moje słowo to, czym się zajmujemy. A Wam chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim za to, że modlicie się za prześladowanych, bo wiem, że to robicie i to jest bardzo budujące, bardzo ważne. Tak jak w każdej służbie, również w tej, modlitwa ma kluczowe znaczenie, ma fundamentalne znaczenie. Nie ma nic ważniejszego niż modlitwa. To, w jaki sposób Bóg działa w odpowiedzi na modlitwę, jest niezwykłe. I powinniśmy się modlić i zgadzam się z Billy Grahamem, który kiedyś powiedział, że gdy dostaniemy się do nieba, gdy będziemy w niebie, to na pewno będziemy żałować jednego, że nie modliliśmy się więcej, bo wtedy zobaczymy, jak wielki wpływ na życie, na to, co się dzieje wokół, miały nasze modlitwy. Dlatego to jest bardzo ważne. Też bardzo dziękujemy za wsparcie, jakie przekazaliście też finansowe i na uchodźców z Afganistanu, którzy utknęli w Pakistanie, którym niesiemy pomoc i też na edukację dzieci uchodźców chrześcijańskich wewnętrznych w Burkinie Faso. Chciałbym Wam teraz powiedzieć, że wszystko ułożyło się dobrze, wspaniale, że jest lepiej, ale jest gorzej. I jedna grupa i druga, tak? W tej chwili rząd pakistański prowadzi szeroko zakrojoną akcję deportacji wszystkich uchodźców z Afganistanu, z których większość to są muzułmanie, nawet tych, którzy wiele lat temu dotarli do Pakistanu, to jest jakieś 1,5 miliona ludzi. Oni przymusowo ich przesiedlają. Media o tym milczą, ale tak się dzieje. Dla chrześcijan to stanowi zagrożenie życia bezpośrednie, bo deportacja do Afganistanu wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla nich. I bardzo trudno jest w jakiś sposób im pomóc. W ostatnich miesiącach jedna z naszych sióstr Panu, którym pomagamy z Afganistanu, Afganka, która uciekła do Pakistanu, została brutalnie pobita i porwana. Udało się ją wyratować. Parę tygodni temu inna zniknęła bez śladu i nie wiemy, co się z nią stało. To są te realia. Dlatego nasze modlitwy mają tak ogromne znaczenie. Oczywiście wsparcie finansowe również, bo można kupić lekarstwa, żywność, można pomóc w wydostaniu się z tego kraju, co jest też bardzo skomplikowane. Ale są sytuacje, w których żadne środki finansowe nie są w stanie pomóc, tak? Bo nie wiemy, gdzie jest ta nasza siostra w Panu w tym momencie. Słyszeliśmy o porwaniu w Demokratycznej Republice Kongo. To jest na porządku dziennym w krajach islamskich, porwania zwłaszcza młodych chrześcijanek. Ale nasze modlitwy docierają tam, gdzie żadne pieniądze, nawet największe, nie są w stanie dotrzeć. W Burkinie Faso już czwarty rok z rzędu posyłamy dzieci do szkoły. Nasi partnerzy z narażeniem życia dostarczają środki finansowe na to, żeby była wyprawka dla tych dzieci. Ale jest coraz trudniej. Dżihadyści kontrolują ogromne obszary kraju. Tak naprawdę wojsko, państwo kontroluje tylko większe miasta. Drogi między tymi miastami są bardzo niebezpieczne. To naprawdę Boży cud i Boża łaska, że nasi bracia, nasze siostry są chronieni, gdy podróżują do niektórych miejsc. Mamy nadzieję, że się uda dostać, bo są ochrążone.
bardzo trudna sytuacja pogarsza się. Ale znowu, nasze modlitwy mają kolosalne znaczenie. Bo żadne pieniądze w Burkina Faso nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa na drogach, jak nasi ludzie jadą. Nawet nie byłoby komu zapłacić. Ilu ochroniarzy uzbrojonych po zęby musiałoby jechać, żeby ochronić naszych braci i siostry, jeśli 3000 oddział dżihadystów by przeprowadził atak. Bo tak duże są już te oddziały teraz. Ilu trzeba byłoby wynająć komandosów? Za jakie pieniądze? Skąd oni by się tam wzięli? To są kwoty, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Logistyka, która jest poza naszym zasięgiem. Ale modlimy się. I pamiętam, gdy zaczynaliśmy tę służbę, jedna z sióstr, bo regularnie się modlimy też w głosie prześladowanych chrześcijan, jedna z sióstr miała taki obraz w modlitwie. I widziała szpalery aniołów chroniących naszych ludzi, jeżdżących po Burkina Faso i rozwożących pomoc. Najróżniejszą, bo to nie tylko wyprawki dla dzieci. To było kilka lat temu. Czy wiecie, że przez tych kilka lat nikomu nic się nie stało? Bo Bóg odpowiada na modlitwy. Bo Bóg pokazuje, co chce uczynić. I żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. W bardzo niebezpiecznych czasach. Kto mógł przypuszczać, że sytuacja na świecie tak szybko, tak bardzo się pogorszy na naszych oczach? Oczywiście znamy proroctwa biblijne, ale inaczej jest o czymś wiedzieć, inaczej jest o czymś czytać w Biblii, słyszeć na konferencji, a inaczej jest to widzieć na własne oczy. Jak znaki czasów się wypełniają, jak Boże proroctwa się wypełniają. Jak świat się chwieje, jak ta budka w polu. Jak dobrze wiecie, zagrożenie nie jest daleko od nas, jest za naszą wschodnią granicą. Toczy się tam okropna wojna już prawie 2 lata, którą można porównać tylko do II wojny światowej. W jej skali, w rozmiarze. Nie rozlała się jeszcze na inne kraje, ale ma ogromny wpływ na naszych braci i siostry, między innymi na naszych braci i siostry w Ukrainie, na cały ten naród, cały ten kraj, ale też na naszych braci i siostry w Rosji, w Białorusi. Wszelkie nieposłuszeństwo, wszelka niesubordynacja wobec tych reżimów rosyjskiego czy białoruskiego spotyka się teraz z bardzo ostrą reakcją władz. Dochodzi do aresztowań arbitralnych. KGB białoruskie, FSB rosyjskie, te służby specjalne wywierają ogromną presję na liderów chrześcijańskich, na wszystkich ludzi wpływu, aby podporządkowali się wiodącej ideologii. Dodatkowo ruski mir, który Rosja zaprowadza, nie przewiduje miejsca dla chrześcijan ewangelicznych. Wiedzieliśmy o tym od samego początku wojny, ale teraz mamy niezbite dowody, że wszędzie tam, gdzie wojska rosyjskie się wtoczyły, chrześcijanie są zmuszani do przejścia właściwie do działalności w podziemiu. Mogą spotykać się tylko po domach. Żeby wam to zilustrować, jak to wygląda na terenach okupowanych przez Rosję, czyli tu zaraz za nami, Białoruś to już jest granica, Rosja bardzo, Ukraina blisko, czyli cały ten wschód Ukrainy, południe, wszędzie tam, gdzie była okupacja i dalej jest. Gdyby to były Czechowice-Dziedzice, oby nigdy do tego nie doszło. Macie ładny budynek, macie oddanego Bogu pastora, znam go dobrze, przyjaźnimy się od wielu lat. Głównie w seminarium ustrońskim wspólnie działamy. I wiem, że wasz pastor nie poszedłby na żaden kompromis ze Słowem Bożym. Nie podporządkowałby się żadnemu reżimowi. Nie włączyłby się do chóru uwielbienia dla jakiegoś dyktatora. Wielu naszych braci i sióstr, wielu liderów chrześcijańskich, pastorów w Rosji wybrało taką drogę. Biją pokłony przed Putinem. Popierają tę wojnę. To jest straszne, ale takie są fakty. Ale jeżeli jesteś niepokorny, zwłaszcza na terenach okupowanych przez Ukrainę i wtaczają się wojska rosyjskie, to po pierwsze wtaczają się z ogromną siłą.
przynoszą ze sobą strach i zniszczenie. I to już powoduje, że wielu ludzi po prostu ucieka, tak, z obawy o własne życie. Z obawy też o to, że będą zmuszani, żeby przyjąć rosyjskie obywatelstwo, a wtedy mogą być siłą wcieleni do armii rosyjskiej. Z obawy przed ogromnymi represjami najróżniejszymi, za wszelkie przejawy niesubordynacji. Ale jakaś część ludzi zostaje, połowa zboru, 30% zboru. W niektórych miastach, które zostały zajęte bardzo szybko, prawie wszyscy zostali, bo nie zdążyli po prostu uciec. Zostaje pastor, próbujesz prowadzić nabożeństwo i w niedzielę na nabożeństwo wkraczają, w czasie uwielbienia wkraczają uzbrojeni żołnierze rosyjscy. To są fakty, tak się działo, bo teraz już faktycznie na okupowanych terenach nie ma takich miejsc, gdzie chrześcijanie tak swobodnie się mogą spotkać w swoich budynkach. Wkraczają, przerywają nabożeństwo, konfiskują budynek, zbierają dane osobowe od wszystkich obecnych, łącznie z odciskami palców. Po co? Po to, żeby przygotować sobie grunt pod naloty na domy, tak? Bo wiedzą, kto jest chrześcijaninem w danym mieście. Albo zanim to jeszcze zrobią, oficjalnie nie ruszają, ale na każde nabożeństwo przychodzi ktoś. W przypadku Rosji to jest na przykład przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego, bo to jest takie religijne ramię Putina, jedyna prawowita religia, którą on uznaje. Z nazwy chrześcijańska w praktyce to jest po prostu, to są służby specjalne, które to kontrolują i to jest takie prawdziwe opium dla ludu, dla rosyjskiego ludu, tak, że teraz macie tutaj, to jest ta wasza religia rosyjska, prawdziwa, jedyna, słuszna, i możecie ją wyznawać i właściwie nie macie innego wyboru. Przychodzą i filmują nabożeństwo. Po co filmują? Nabożeństwo się odbywa, nie przeszkadzają, tylko filmują dokładnie wszystko. Oczywiście po to, żeby wiedzieć, kto jest. Bardzo łatwo jest potem zapuścić system rozpoznawania twarzy i wiedzieć wszystko o wszystkich, którzy przychodzą, jak przychodzą, co robią, co mówią. Potem pastora bierze się na przesłuchanie. I albo się go bije i torturuje, albo zaczyna się od zastraszenia, próbuje się go zmusić, żeby przeszedł na stronę rosyjską, żeby przyjął rosyjski paszport, zarejestrował zbór pod prawem rosyjskim, które jest o wiele bardziej restrykcyjne niż ukraińskie. I jeśli nie pójdzie na współpracę, to daje mu się bardzo mało czasu na to, żeby po prostu wyjechał. Bo inaczej konsekwencje będą bardzo ciężkie dla niego. Żadnej możliwości służby. I w ciągu kilku miesięcy zbór ze stanu liczebnego, jak mówimy, zostaje może 20-30% ludzi. Nie mają budynku, skonfiskowane. Rosjanie mają tam posterunek policji albo koszary, albo jakiś swój dom kultury, który służy promowaniu ich ideologii. Nie ma pastora, nie ma kluczowych liderów, musieli uciekać. I próbujesz spotykać się po domach, ale absolutnie musisz ukrywać wszelkie swoje związki z Ukrainą, zwłaszcza ze światem zachodnim, z chrześcijanami z innych krajów. W każdej chwili mogą cię aresztować. Z byle powodu, albo po prostu dlatego, że jesteś chrześcijaninem. Mogą przeprowadzić nalot na twój dom, bo mają wszystkie dane. I nasi bracia i siostry dalej się tak spotykają się po domach. I to jest właśnie ruski mir. I dlatego my jako misja również od samego początku jesteśmy mocno zaangażowani w służbę w Ukrainie. Moja kochana żona Irenka koordynuje nasze projekty, które tam realizujemy. Ja w ciągu ostatniego roku byłem 5 razy na Ukrainie, spędziłem tam 43 dni. Byłem bardzo daleko na wschodzie, blisko Bachmutu, byłem w Chersoniu, w wielu różnych miejscach. Po to, żeby nie mieć informacji tylko z drugiej ręki, ale naocznie się przekonać, jaka jest tam sytuacja, co się dzieje, jakie są potrzeby naszych braci i sióstr. Żeby ich wesprzeć duchowo, żeby wesprzeć ich w dziele ewangelizacji. Bóg te wyjazdy bardzo błogosławił, chronił nas. Wielu ludzi się nawróciło
na terenach, które były pod okupacją rosyjską, na terenach, które są teraz blisko linii frontu, na terenach, gdzie są działania wojenne, gdzie po prostu odgłosy wojny to jest codzienność, tak jak burza, która nadchodzi, gdzieś słyszymy z daleka grzmoty, tam ludzie są bardzo otwarci na Ewangelię. I widziałem setki ludzi, którzy się nawracali. I to jest świadectwo wielu naszych braci i sióstr. I zbory, tam gdzie mogą się spotykać, czyli na terenach, których Rosjanie nie zajęli albo Ukraina wyzwoliła, tam zbory napełniają się ludźmi, nowymi ludźmi. I często jest tych ludzi więcej, znacznie więcej często niż przed wojną. Bóg w potężny sposób działa na Ukrainie. Byłem też tydzień w Mołdawii. Tam też sytuacja jest złożona. Generalnie ten świat postsowiecki, Związek Radziecki, tam wszystko jest niesamowicie napięte. I dlatego jako misja się tam angażujemy, jako głos prześladowanych chrześcijan. Jak wiecie, Związek Sowiecki był bardzo ostrym prześladowcą chrześcijan. I według mnie on tak naprawdę nie upadł w 91 roku. On pękł. Pękła ta skorupa i on tak rozwarstwił się, tych 15 republik rozwarstwiło się, tak pękło i powstało 15 państw. I skutecznie właściwie urwały się z uwięzi tylko kraje bałtyckie, bo są w Unii Europejskiej, bo są w NATO, a wszystkie inne, ta skorupa pękła, tak? Nie ma jednego oficjalnie organizmu państwowego, ale te powiązania, te więzi tam są bardzo mocne. KGB to, i te grupy interesów, które były w Związku Sowieckim z centralą w Moskwie, one to wszystko trzymają. A jeżeli się nie da utrzymać tego w sposób pokojowy, poprzez manipulacje, przepłacenie polityków, przeciągnięcie ich na swoją stronę, no to jest wojna, tak jak w Gruzji czy w Ukrainie. Tak? Kraje, które były za bardzo chciały się urwać. I to widać. To widać. I ten potwór, ta hydra, ona wciąż żyje. To jest to samo zagrożenie. Przemalowali się, ideologia komunistyczna się zużyła, więc teraz jest cerkiew prawosławna na usługi, którą prowadzi agent KGB. Gospodarka centralizowana się zużyła, więc oligarchowie wszystko kontrolują, ale pieniądze idą po prostu do elity władzy, tak jak w czasach komunistycznych. I w takich czasach żyjemy. Tak? Od 7 października przecieramy oczy ze zdumienia, widząc, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje w Izraelu, co się dzieje na całym świecie wokół tej sytuacji. Widzimy ogromną obłudę tego świata. Zaślepienie. I my jako misja, gdy patrzymy na Bliski Wschód, to widzimy w każdym z tych krajów na Bliskim Wschodzie, z tych kilkunastu krajów, widzimy naszych braci i siostry, którzy tam są. Jest taka misja One for Israel. Oni mieszczą się w Izraelu. Nasi bracia i siostry nawróceni do Mesjasza, Żydzi, którzy z wielką pasją głoszą Ewangelię. Prowadzą szkołę biblijną i tę szkołę biblijną kończą i zostają pastorami zarówno Żydzi, jak i Arabowie. I wyobraźcie sobie, że teraz w tej sytuacji, w tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, absolwenci tej szkoły, pastorzy żydowscy i arabscy współpracują razem, żeby nieść Ewangelię. I to pokazuje, że odpowiedzią jest tylko Jezus. I tak bardzo ważne jest, byśmy się modlili o naszych braci i siostry w każdym z tych krajów, którzy w ekstremalnie ciężkich warunkach służą Bogu. W Izraelu, w Strefie Gazy są nasi bracia i siostry. Jest ich garstka, ale są tam. Z narażeniem życia tam służyli, głosili Ewangelię przed tą wojną. Teraz jest jeszcze dużo ciężej. Są w Jemenie, gdzie jest wojna domowa. Są w Syrii, która jest zrujnowana przez wojnę domową. Są w Iraku. Są wszędzie tam. Są w Egipcie. Są w Turcji. W Turcji prężnie rozwijają się zbory irańskie. Spośród uchodźców z Iranu, którzy uciekli przed prześladowaniami albo po prostu z powodów ekonomicznych i nawrócili się w samym Iranie, bo jest dużo możliwości głoszenia Irańczykom w Turcji. To wszystko dzieje się. W Iranie pomnażają się kościoły domowe. Wielu naszych braci i sióstr
jest teraz w więzieniach. Nie mogą się oficjalnie spotykać. Tak mogą wymieniać. Wszędzie tam są. Światło świata. Sól ziemi. I dlatego mamy pełne ręce roboty i prosimy was o modlitwę za nas, bo jest to, nie jest to łatwa służba, coraz trudniejsza. Nie sposób nie angażować się osobiście, bo wielu tych ludzi znamy. Przeżywamy razem z nimi to, co się dzieje. I dlatego wy, wasze serca, wasza miłość do Boga, do prześladowanych ma takie duże znaczenie i dlatego zawsze z radością tutaj do was przyjeżdżamy, opowiadamy. I gdy tak patrzymy na ten świat, i szukamy jakiejś odpowiedzi, jakiejś nadziei, jakiegoś ratunku, to jestem przekonany, że zgodzicie się ze mną, że poza Jezusem nie ma nadziei. W kim mam ją pokładać albo w czym? Kto jest w stanie rozwiązać te problemy? A i tak największym problemem człowieka nie jest to, że jest tu wojna, tam głód, tu trzęsienie ziemi, tam jakaś zaraza. Największym problemem człowieka jest grzech. W każdym z nas, który oddziela nas od Boga. Który powoduje, że jeśli damy mu pole do działania, to ten grzech będzie w stanie pobudzić nas do tego, żeby zniszczyć to, co najcenniejsze Bóg nam dał. Tak jak kiedyś Kain nie zapanował nad grzechem w swoim życiu i zabił własnego brata z zimną krwią. Tak? To było zabójstwo, morderstwo z zimną krwią. Brat brata. Na ziemi była garstka ludzi. I grzech w sercu Kaina pchnął go do tego, że zabił własnego brata. I dzisiaj to właśnie grzech w sercu człowieka popycha ludzi do najgorszych zbrodni. I nikt tu nie jest wyjątkiem. Dzisiaj możemy pokazywać i mówić, ach, to ci radykalni muzułmanie, to oni są terrorystami. Gdybyśmy tylko ich się jakoś pozbyli. Ach, gdybyśmy mogli tylko zatrzymać Rosję, to imperium zła. Ale przecież nie tak dawno. Imperium zła było za naszą zachodnią granicą. Za rządów Hitlera coś opętało Niemców. I wiemy, ilu zbrodni się dopuścili. Teraz są naszymi sojusznikami. Walczą o pokój. Popierają Izrael. Co się stało w latach 30. z tym narodem? Co się dzieje teraz z Rosjanami? Co się dzieje z Arabami? Z wieloma z nich. Co się dzieje z ludźmi? Co się dzieje z rządem pakistańskim? Gdzie jest odpowiedź? Odpowiedź nie jest gdzieś w sferze społecznej, politycznej, w uwarunkowaniach. Co się dzieje z człowiekiem, który ma wszystko, żyje w dobrobycie? Jest przemocowcem w swoim domu. Zdradza swoją żonę. Co się dzieje z nami? Grzech w człowieku. Jeśli grzech opanuje czyjeś serce, to ten ktoś dopuści się zbrodni. Tak jak Kain. Ale jeśli będzie więcej takich ludzi i grzech opanuje jakąś grupę społeczną, to staną się terrorystami. Grzech może opanować cały naród. I wtedy mamy Auschwitz. Mamy Gułag. Mamy Mariupol. Mamy Buczę. I grzech nie znosi sprzeciwu. On będzie walczył o swoje. Będzie chciał zdławić wszelkie przejawy sprawiedliwości w naszym życiu, naszym osobistym czy w narodach. I dlatego widzimy Dietricha Bonhoeffera,
który pastor luterański, myślę, że wielu z nas słyszało o nim, w czasach III Rzeszy przeciwstawiał się Hitlerowi, był jednym z nielicznych. Zapłacił za to własnym życiem. W kwietniu 1945 roku został stracony. W Rosji bardzo znany pastor baptystyczny Jurij Sipko od samego początku wojny przeciwstawiał się Putinowi, mówił: nie można tak. Ta wojna jest niesprawiedliwa. Ta wojna jest haniebna i zbrodnicza. Nie możemy tego robić. To jest grzech. W sierpniu wytoczono mu sprawę karną. Bardzo pobożny człowiek. Jeden z najbardziej znanych liderów chrześcijańskich z Rosji. Znany na całym świecie. Otwarcie mówił. Nie bał się. Służby specjalne przeszukały jego dom. Musiał uciekać i jest poza Rosją. Jak wróci, pójdzie do więzienia. W mediach rosyjskich przedstawiono go jako niebezpiecznego szpiega Zachodu, ekstremistę, który czerpał ogromne korzyści majątkowe z tego, co robi. W telewizji jego zdjęcie. W takich czasach żyję. I wierzę głęboko, że jeżeli Kościół Jezusa Chrystusa ma pozostać światłem na tej ziemi, jeżeli Kościół Jezusa Chrystusa w przededniu drugiego przyjścia Pana ma wypełnić swoje powołanie, to musimy być jak Jan Chrzciciel. Musimy być tego ducha. Bo jak wiecie, on został posłany, żeby przygotować naród izraelski na przyjście Mesjasza, na pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa. My jako Kościół jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię o Królestwie Bożym, aby głosić Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie i przygotować ten cały świat, już nie jeden naród, ale wszystkie narody, na powrót Chrystusa, który powróci, aby sądzić żywych i umarłych. Jan Chrzciciel zapłacił najwyższą cenę za swoją wierność Bogu. Ale jeśli czytalibyśmy uważnie Ewangelię, to zobaczylibyśmy, że on nie został aresztowany i ścięty dlatego, że chrzcił ludzi w Jordanie. Dlatego, że miał gdzieś jakąś grupę uczniów. I dzisiaj ten świat też jest gotowy zostawić kościoły w ich enklawach, w wygodnych budynkach, w wygodnych, zamkniętych grupach społecznych, grupach językowych. Byle tylko nie głosić Ewangelii muzułmanom. To jest zbrodnia, przestępstwo praktycznie we wszystkich krajach islamskich. Każdy nawrócony na chrześcijaństwo muzułmanin jest prześladowany. Zgodnie z prawami Koranu ciąży na nim kara śmierci. Tak samo w Indiach. Nie wolno głosić Ewangelii Hindusom. Są za to poważne konsekwencje. Ale za co poszedł siedzieć Jan Chrzciciel, a potem został ścięty? On powiedział samemu Herodowi, królowi. On powiedział: nie możesz mieć żony brata swego. Bo Herod żył w cudzołóstwie. Jan mógłby na to przymknąć oko. Ale on powiedział: wzywam ciebie do opamiętania. Nie wszczął buntu, zbrojnego powstania, ale w autorytecie Słowa Bożego, w autorytecie żywego Boga powiedział Herodowi: nie możesz mieć żony brata swego, żyjesz w grzechu, a za to przyjdzie sąd. I za to właśnie Herod zamknął go w więzieniu. Z tego powodu Herodiada, czyli właśnie ta cudzołożnica, która też zostawiła swojego brata, żeby być, swojego męża, żeby być z Herodem, znienawidziła go, i przy pierwszej okazji doprowadziła do jego śmierci.
Kościół Jezusa Chrystusa nie jest powołany do tego, żeby ukrywać się w swoich enklawach i żeby realizować Boże powołanie tylko w zakresie, w jakim wyznaczy mu jakaś władza państwowa, zwłaszcza jacyś dyktatorzy. I powiedzą, w swojego Jezusa możecie sobie wierzyć odtąd dotąd. Ale nas nie ruszajcie. Ale naszych zbrodni nie tykajcie. Możecie sobie wzywać do opamiętania, kogo chcecie. Możecie tych alkoholików, narkomanów, proszę bardzo, bezdomnych. Ale wielkich tego świata zostawcie w spokoju. Jan Chrzciciel tak nie żył. Miał takie same przesłanie do wszystkich. I wierzę, że dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa stoi przed właśnie takim wyzwaniem. I Bóg szuka ludzi, którzy będą gotowi zapłacić cenę za to, że będą wierni całemu przesłaniu Ewangelii. I będą je głosić wszelkiemu stworzeniu, w tym wielkim tego świata. I nie ma żadnej sprzeczności w tym, że jestem patriotą, że jestem wiernym obywatelem swojego kraju, a tym, że korzystam z nadanej mi przez Boga wolności i autorytetu, żeby wskazywać, jaka jest Boża droga. Bo jeśli wierzę, że Boża droga jest najlepsza dla człowieka, dla rodzin, dla społeczeństwa, to powinienem ją wskazywać. I to jest bardzo, bardzo ważne. W takich czasach żyjemy. I mamy bardzo mocne podstawy do tego, żeby z głębokim przekonaniem głosić Ewangelię. I chciałem wam przeczytać jeden krótki tekst, który wiąże się ze świętami Bożego Narodzenia. Niezależnie od tego, czy obchodzimy je, czy nie obchodzimy, wszyscy, myślę, jako wierzący ludzie, wierzymy, że Jezus się urodził. Kiedyś się urodził. Zapewne nie 25 grudnia, ale urodził się i żył. Więc ja nie widzę nic zdrożnego w tym, że obchodzimy urodziny Jezusa. Jak nie pasuje ci 25 grudnia, wybierz sobie jakąś inną datę. Może to być każdy dzień roku. Ale, bo istotą nie jest ta czy inna data, to czy choinka jest, czy jej nie ma. Istotą jest to, że narodził się Jezus Chrystus. Że Syn Boga Żywego przyszedł na ten świat, że stał się człowiekiem. Bóg, Stwórca Wszechświata, stał się człowiekiem. I o tym mówią Ewangelie. To zapowiadają prorocy starotestamentowi. I to jest istota. I o tym powinniśmy rozmyślać, nad tym powinniśmy się zatrzymać. Co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? Ewangelie nie zaczynają się od zmartwychwstania. One zaczynają się od narodzin Jezusa. I z Ewangelii Łukasza chciałem przeczytać pierwsze cztery wersety. Ponieważ wielu podjęło się ułożenia opowiadania o dziełach dopełnionych wśród nas, tak jak nam to przekazali ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz sługami słowa, postanowiłem także ja, po uważnym zbadaniu wszystkiego od początku, po kolei ci to dostojny Teofilu opisać, tak, byś mógł się przekonać o wiarygodności wyłożonych ci słów. Niesamowity prorok. Prolog do Ewangelii. My często te pierwsze wersety tak pomijamy. Aha, tutaj on po prostu coś zapowiada. Ale Duch Boży tak przykuł moją uwagę jakiś czas temu do tych wersetów. I pomyślałem sobie, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że Łukasz, który jest też autorem dzieł apostolskich, tak zaczyna swoje pierwsze dzieło. Po pierwsze mówi, że wielu innych już podjęło się tego, żeby opisać życie Jezusa, mówiąc krótko, Jego służbę. Już się tego podjęli. Byli inni. Zapewne chodziło mu o Marka, prawdopodobnie o Mateusza, może o jakichś innych niekanonicznych autorów. W każdym razie wielu.
Wielu, to nie dwóch, trzech, tak? To była spora grupa ludzi, może jakieś zespoły nad tym pracowały. Ludzie zapisywali sobie różne notatki, chcieli to przekazać potomnym. Być może pisali jakieś listy. I byli też naoczni świadkowie. Naoczni świadkowie między innymi narodzin Jezusa, ale też Jego śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia. Łukasz, jak wytrawny historyk, mówi tutaj nam o tym, że gdy zabrał się do swojego dzieła, było już wiele materiałów źródłowych. Miał dużo materiału, który mógł porównywać. Ludzie już coś napisali, to już było dostępne dla niego. Byli też naoczni świadkowie, którzy albo byli źródłem tych informacji, które zostały zapisane, albo jeszcze żyli. Bo to było jakieś 30 lat po wydarzeniach, które on tutaj opisuje. Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa. A zatem 60 po jego narodzinach. Byli ci ludzie gdzieś jeszcze. I mówi potem, że postanowił też on. Podjął pewną decyzję. Nasze życie składa się z decyzji, drodzy przyjaciele. I być może stoisz dzisiaj przed jakąś decyzją, żeby się czegoś podjąć dla Pana. Jeżeli Bóg cię prowadzi ku czemuś, podejmij tę decyzję, nie zwlekaj bez końca. Zrób to. Łukasz kiedyś podjął decyzję, że wszystko jeszcze raz od początku dokładnie zbada. Najprawdopodobniej zrobił to wtedy, gdy z Pawłem dotarł do Jerozolimy, Paweł został aresztowany i Łukasz nagle miał 2 lata w sumie takiego czasu na rozkosz. Paweł siedział w Cezarei, czas mijał i Łukasz stwierdził, no, spróbuj jakoś wykorzystać ten czas. Jest jeszcze Teofilos, Teofil, miłujący Boga. Prawdopodobnie jeden człowiek, na którym zależało Łukaszowi. Ktoś prawdopodobnie wysoko postawiony, bo tytuł dostojny o tym świadczy. Jakiś wysoki urzędnik rzymski, nie wiemy dokładnie, kim był Teofilos, ale był to ktoś, do kogo zapewne Łukasz dotarł z Ewangelią. Ktoś, kto już znał Ewangelię, być może się nawrócił albo był bliski nawrócenia. I Łukasz poświęcił dużo czasu, żeby w sposób uporządkowany przedstawić Teofilowi właśnie prawdy wiary. Dlaczego o tym tyle mówię? Bo mamy tutaj dzieło historyka. Łukasz postanowił wszystko dokładnie zbadać. Postanowił oprzeć się na faktach. Sprawdzał materiały dostępne, dokumenty pisemne, które były. Rozmawiał z ludźmi, z naocznymi świadkami, weryfikował wszystko, porównywał, zestawiał, bo chciał, żeby wiara Teofila nie była oparta tylko na jakimś objawieniu, nawet najbardziej słusznym, ale żeby opierała się na faktach. Teofil potrzebował faktów i Łukasz mu je dostarczył. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że żeby obalić chrześcijaństwo, trzeba wykazać, że Łukasz w swojej analizie i we wnioskach się mylił. A Łukasz pisał o cudownych narodzinach Jezusa. Łukasz pisał o cudach, których Jezus dokonywał. Łukasz pisał o tym, że Jezus nakarmił ludzi, rozmnożył chleb, o uzdrowieniach, o wypędzaniu demonów. Łukasz pisał o ukrzyżowaniu Jezusa, o Jego pogrzebie, pisał o Jego zmartwychwstaniu, pisał o Jego wniebowstąpieniu, a w swojej drugiej księdze pisał o zesłaniu Ducha Świętego. I Łukasz twierdzi w prologu do swojej Ewangelii, że opiera się na faktach, że dokładnie wszystko zbadał, że postępował jak naukowiec, że to nie są jakieś jedynie opowieści, jakieś objawienie, jakiś przypadek. Nie. To, co Łukasz nam dał, jest oparte na faktach. On tak twierdzi.
I mamy jeszcze Ewangelię Mateusza, Ewangelię Marka i Ewangelię Jana. I gdy je czytamy, to widzimy, że one się uzupełniają. Mamy czterech świadków. Łukasz wprost mówi, oparłem to na faktach. Zbadałem dokładnie. Łukasz był lekarzem, prawdopodobnie Grekiem. Był wykształconym człowiekiem. Jego język grecki jest na wysokim poziomie. To nie był byle kto. Współpracował blisko z Pawłem, który był również bardzo wysoko wykształcony. Razem napisali połowę Nowego Testamentu. I człowiek odpowiedzialny nie może po prostu zrobić tak. Mnie to nie interesuje. Każdy powinien się z tym zmierzyć. Łukasz mówi, nie musisz mi wierzyć na słowo, ale jeżeli uważasz inaczej, to udowodnij, że ja napisałem nieprawdę. I potem patrzymy, że to, co napisał Łukasz, wspaniale uzupełnia się z Markiem, Mateuszem i Janem. Prawnicy badali Ewangelię pod kątem tego, czy Ewangelie są wiarygodne i czy mogłyby zostać użyte jako materiał dowodowy w sprawie we współczesnym wymiarze sądownictwa. I odpowiedź jest tak. To jest wiarygodny materiał, który mógłby być użyty jako zeznania świadków w sprawie. Nawet to, co świat tak rozdmuchuje, mówiąc o jakichś pozornych sprzecznościach, to przemawia na korzyść Ewangelii, na korzyść ewangelistów, bo żaden sąd nie da wiary czterem świadkom, którzy wszyscy słowo w słowo mówią to samo. Znaczy, że się umówili. Nie ma czegoś takiego, że jak cztery osoby o tym samym wydarzeniu powiedzą wszystko dokładnie tak samo. To się nie dzieje. I Ewangelie, to, że patrzą na pewne rzeczy z różnych perspektyw, one dają nam spójny obraz. I dlaczego o tym mówię? Bo gdy będziemy blisko tych świąt i będziemy je obchodzić lub nie obchodzić, ale będziemy mieć wolne i będziemy myśleć o narodzinach Jezusa, to myślmy o tym, że nasza wiara jest oparta na solidnych przesłankach. Że my nie podążamy za objawieniem, które ktoś kiedyś, jakiś prorok w VII wieku w jakiejś jaskini otrzymał. I dokąd to prowadzi jego wyznawców, to widzimy dzisiaj na świecie. My podążamy za faktami historycznymi. Łukasz mówi, ja dotarłem do ludzi, którzy to widzieli na własne oczy. Albo do takich, którzy spotkali się z tymi, którzy widzieli to na własne oczy i zapisali to i mówili, ja to mam od naocznego świadka. Albo ja to sam widziałem, albo mam to od naocznego świadka. Jakżeż to jest ważne w dzisiejszych czasach. Bo na tym słowie możemy oprzeć nasze życie i naszą służbę, nasze małżeństwo, nasze rodziny, nasze zbory. Możemy pójść na całość za Bogiem, bo mamy mocny fundament. I ten świat, już kończąc, potrzebuje dzisiaj ludzi, potrzebuje dzisiaj Kościoła, który tak jak Jezus będzie wiedział, skąd przychodzi i dokąd idzie. To jest wielka moc. Jak wiem, skąd przychodzę, jakie jest moje źródło, jakie są moje korzenie i dokąd zmierzam. Biblia nam o tym mówi. W Księdze Apokalipsy widzimy, dokąd zmierzamy. Widzimy, dokąd zmierza ten świat bez Boga, ale widzimy, dokąd my zmierzamy jako ludzie wierzący. Jezus potrafił umyć nogi nawet Judaszowi w czasie ostatniej wieczerzy. Piotrowi i wszystkim pozostałym. Bo Biblia mówi, że on ukochał ich i wiedział, skąd przychodzi i dokąd idzie. I chciałem was tym słowem zachęcić. Biblia mówi, jesteśmy z Boga, zrodzeni z Boga. Należymy do Niego. Biblia mówi, że
Ten, który narodził się w Betlejem, który za kołyskę miał żłób, ten jest Bogiem Wszechmogącym, który powstał z martwych, gdy wcześniej umarł za nasze grzechy na krzyżu. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i ten przygotowuje dla nas miejsce w domu Ojca, dla każdego z nas. I ten przyjdzie tutaj w chwale, zaprowadzi swoje królestwo i będziemy królować z Nim. Będziemy z Nim przez całą wieczność w miejscu, gdzie nie będzie już bólu, śmierci, zła, wojen, cierpienia, rozwodów, rozłąki, chorób, jakiegokolwiek przekleństwa. My, jako wierzący ludzie, to wiemy. To jest nasza wiara. I ten świat musi się o tym dowiedzieć. I na koniec jedna historia, która tak mocno leży mi na sercu. Bo gdy myślimy i będziemy myśleć o tym, Panie, to co ja mam zrobić? Myślę, że odpowiedź jest taka. Jeden człowiek. Zacznij od jednego człowieka. I naprawdę przyjdź do niego z nadzieją. Bo za tymi wszystkimi statystykami, za tym ogromem cierpienia, bólu i nieszczęść, które widzimy na świecie, zawsze gdzieś jest jeden człowiek. Gdzieś jakaś rodzina, która cierpi. Bo ten jeden człowiek był dla niej najcenniejszy. I teraz ten przykład. Gdy ostatnio byłem w Ukrainie u pastora Aleksandra Salfetnikowa. Zaprzyjaźniliśmy się i prowadzimy wspólnie dużo rzeczy robimy też tam na Ukrainie. On prawie został zakatowany na śmierć przez Rosjan, gdy Rosjanie zajęli miasto, w którym był pastorem. Teraz to miasto jest wolne i on tam wrócił i głosi Ewangelię. I między nimi zaczęli głosić Ewangelię w 10 wioskach w okolicy, w których nie było jeszcze zboru, bo założyli już wcześniej 4 zbory w miejscowościach okolicznych, oprócz tego, który prowadzą w tym mieście. I dotarliśmy w niedzielne popołudnie już po tym głównym nabożeństwie do jednej z takich wiosek. Śniegu było dużo, jeszcze takie roztopy, wyboista droga gdzieś w lesie, za górami, za lasami. Długo tam nie było prądu w ogóle. Tam były też działania wojenne, gdy Rosjanie tam weszli. Tak, deszcz trochę siąpił. Spotkanie, na którym było 30 parę osób, bo tam tak się spotykają, ludzie przychodzą regularnie. Było pod gołym niebem, oni wieźli ławki z kościoła, żeby tam na przyczepie, żeby je tam postawić. I na tych ławkach usiadło 18 starszych kobiet, bo większość tam to są panie po 60 i dalej. I wiele z nich się nawraca. I to jest przyszłość Ukrainy. To jest inny temat. Nie pozwólcie mi go rozwinąć, bo nie wyjdziecie stąd do wieczora. Jak zacznę mówić o tym, jak Bóg chce używać kobiety po 60. I robi to w Korei Północnej i robi to na Ukrainie. Ale to będziecie musieli mnie zaprosić, może nie na nabożeństwo, tylko w sobotę. Będziecie mieć dużo czasu, to wam o tym poopowiadam. Przebudzenie. Ale i poczytajcie też w Biblii, jak Bóg używał kobiety po 60. I pojechaliśmy tam. Głosiłem Ewangelię. No i pytam, czy ktoś z was chciałby się pomodlić ze mną o to, żeby oddać swoje życie Chrystusowi. Ja mogę pomóc, będę prowadził tę modlitwę. No taki standard, prawda? Możecie powtarzać za mną. I jeśli ktoś z was by chciał, no to podnieście rękę na znak. I w tym momencie nikt nie podnosi ręki i nagle taka jedna z tych starszych pań mówi, ale my wszyscy się pomodlimy. Mówię, tak? Wszystkie tu się panie pomodlicie? Tak, tak. A tam faceci stali trochę dalej. Nie było dla nich miejsc siedzących. Pytam, a wy panowie też? No, wiadomo, z facetami jest gorzej, wiecie, nie? Ale tak, połowa z nich tak dała do zrozumienia mową ciała, że jak się pomodlę, to oni się włączą. I potem modliłem się z nimi, taki chór odpowiadał, z 25 osób przynajmniej, wszystkie te kobiety.
Niesamowity czas. A dlaczego o tym mówię? Potem podeszła do mnie pewna kobieta, mogła być moją matką, 80 parę lat. Wiedziała, że jesteśmy z Polski i podchodzi do mnie i mówi tak. I zapomnijcie na chwilę o wszystkich niuansach politycznych, ekonomicznych. Bo jak my się w tym pogubimy jako chrześcijanie, jak to będziemy widzieć i tym będziemy żyć, to nie będziemy skutecznie głosić Ewangelii ludziom. Jak nie będziemy wiedzieć, że za tym wszystkim jest człowiek, do którego mamy dotrzeć z Ewangelią. To jest nasza misja Kościoła. Mamy w pewnym sensie tak przez te zasieki polityczne, społeczne, ekonomiczne, jakieś religijne przejść i dotrzeć do tego człowieka i okazać mu Bożą miłość i powiedzieć mu, że Jezus jest po prostu inny niż ten paskudny, parszywy, tonący w grzechu świat. Że jest zbawienie, że jest życie wieczne, że jest niebo, że Bóg przyszedł na tę ziemię, że Bóg jest miłością, nie jest taki, jak go przedstawiają nawet w kościołach. To jest nasze zadanie. I ona podeszła i mówi tak, wiedząc, że jestem z Polski, niech Pan powie tam w Polsce, żeby oni zakończyli tą blokadę na granicy, tych tirów. A dlaczego? Bo zapewne słyszeliście, że wtedy to było, że dwóch kierowców ukraińskich zmarło, będąc na granicy, teraz trzeci zmarł. No można powiedzieć, no zmarło dwóch, trzech, nie milion, nie tysiąc, zdarza się, mógł umrzeć gdzie indziej. Ale ja wam mówię o tej jednej osobie i pamiętajcie zawsze, za wszystkimi tymi informacjami, które słyszycie, gdzieś jest osoba. Ona mówi tak. Mój syn jest też kierowcą tira. I ja wiedziałam tylko, taka była informacja, że ten drugi, który zmarł, miał 57 lat. I że jest z Charkowszczyzny, czyli z obwodu charkowskiego. I mój syn ma 57 lat i jest z obwodu charkowskiego. Przez dwa dni nie mogłam się do niego dodzwonić. Odchodziłam od zmysłów, bo myślałam, że to jest mój syn. I potem mówi do mnie, powiedz, żeby zakończyli tą blokadę. Tylu nas już ginie w tej wojnie tutaj. Dlaczego jeszcze mają umierać na granicy? I ona nie zna się na polityce, na tych wszystkich uwarunkowaniach, że to Bruksela podjęła taką decyzję, a tu jest rząd polski, tu ukraiński, tu są, prawda, te wszystkie zależności ekonomiczne. To była kobieta, tam w tej wiosce, o której nikt nie wie, która wie jedno. Mam syna, który ma 57 lat. I myślałam przez dwa dni, że to on tam umarł. I gwarantuję wam, że za każdą informacją, którą słyszymy w tych mediach, w tych zwariowanych mediach na tej ziemi, nie ma statystyk, ale jest konkretny człowiek, który często bardzo cierpi, który jest zagubiony, który gdzieś jest zrozpaczony. I ten człowiek potrzebuje Jezusa. I ten człowiek potrzebuje Ewangelii. I tylko Kościół może mu to zanieść. Tylko ja i ty możemy zanieść Ewangelię tej jednej osobie. Pozwolicie mi opowiedzieć jeszcze jedną krótką historię? Dobrze. To było rok temu. Pierwszy mój wjazd na Ukrainę. Bardzo blisko tej wsi, w innej wiosce, która też była pod okupacją rosyjską. Przyjechaliśmy tam, mały zbór, no jak się upchało, to tak 50 osób, jedna koło drugiej, większość starsze panie po 60. Na scenie taki piec, taka ogromna koza, ale w takim stylu ukraińsko-rosyjskim, taka wielka, właśnie to piec na drewno, buchający ogień i tym tam było nagrzewane. Ja, gdy jestem na Ukrainie, tam na wschodzie, mówię po rosyjsku, głoszę po rosyjsku. Rok temu, teraz już lepiej mi idzie, rok temu, no to było dla mnie wyzwanie. I w tym głównym zborze było nabożeństwo o 10:00, w tym głównym mieście. I tam głosiłem Ewangelię, dużo ludzi się nawróciło. Myślę, no mam fajne słowo, powtórzę je w tej wiosce. Tam zjedliśmy tylko szybko obiad i mieliśmy tam jechać 15 minut samochodem.
dwie godziny później nabożeństwo. Myślę, dobra, tu dobrze poszło, mam gotowe, powtórzę, Bóg się przyzna, będą się ludzie nawracać. Jadę w samochodzie i słyszę bardzo wyraźnie głos Ducha Świętego. Zostało 15 minut. Powiedz im tam, że dzisiaj jest dzień zbawienia. To nie była część mojego kazania. I już wtedy wiedziałem, że całe moje kazanie się rozsypuje, bo było zbudowane wokół czegoś innego. Powiedz im, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Pomyślałem sobie, Panie Boże, dobrze, że dałeś mi takie zlecenie, że to prosto po rusku można powiedzieć. Siewodnia dzień spasienia. Okej, dam radę i wokół tego będę mówił. I powiedziałem słowo zbudowane wokół siewodnie dzień spasienia. Dzisiaj dzień zbawienia. Znowu prawie wszyscy się nawrócili, ale z przodu siedział młody chłopak, ewenement, 20 parę lat. On podchodzi do mnie z nowym zawietem, czyli z Nowym Testamentem, po nabożeństwie, żebym mu dedykację napisał i mówi, i słuchajcie tych słów, i mówi, dzisiaj Bóg przemówił do mnie przez Pana, bo oni tam mówią tak przez wy, no to przez Pana. I słuchajcie teraz, gdy Pan powiedział, dzisiaj jest dzień zbawienia, to ja od razu wiedziałem, że dzisiaj jest dla mnie dzień zbawienia. I potem robi mi wykład na temat tego, co jest dzisiaj, tylko Duch Święty mógł to mu objawić. I wtedy zrozumiałem, że nie mogę czekać do jutra, bo jutra nigdy nie będzie, bo nawet jak jutro przyjdzie, to też będzie dzisiaj. W związku z tym ja dzisiaj, teraz muszę podjąć decyzję. Ale potem jak Pan powiedział, żeby podnieść rękę na znak, że chcę się modlić, to nagle poczułem, jakby moje ręce ważyły tonę, ja nie mogłem ich ruszyć z miejsca. I musiałem użyć dużej siły, żeby tą rękę podjąć. To był ogromny wysiłek i podniosłem. Porozmawiałem z nim, pomodliłem się, bo błogosławiłem go. Teraz rok później przyjechałem i pytam pastora tego zboru, mówię, a ten chłopak, tam był taki chłopak, co z nim? On mówi, a on ochrzcił się i dzisiaj, dokładnie teraz, bo mieliśmy takie spotkanie dla pastorów i z żonami, i dzisiaj teraz prowadzi zajęcia dla dzieci. Jeden człowiek. I Bóg cię do niego pośle. I Bóg da ci słowo. Nie wątp w to, że Bóg mówi do ciebie. Bóg będzie mówić. Bóg mówi do każdego z nas. Amen? Amen. To powstańmy. Chciałem się jeszcze pomodlić. Drogi Ojcze, dziękuję Ci tak bardzo za ten zbór. Dziękuję Ci za pastora Andrzeja, Grażynę, za ich rodzinę, za to, że oni złożyli swoje życie, żeby tu służyć. Że tak pięknie ta służba się rozwinęła tutaj. I prosimy Cię, żeby tam w tym sanatorium mogli odpoczywać, nabrać sił. Dziękujemy Ci za nich. Prosimy Cię też o Tymka, który jest chory, i wszystkich innych chorych. Słyszeliśmy, że dużo dzieci jest chorych. Prosimy Cię, Panie, żebyś dotknął się ich wszystkich i uzdrowił. Żeby za tydzień, jak tu będzie Wigilia, Boże Narodzenie, są plany tutaj, dwa nabożeństwa, występ dzieci. Panie, proszę Cię, żebyś Ty w swojej łasce uzdrowił, umocnił, żeby ta sala się wypełniła i żeby wszyscy, którzy mają tu być, żeby byli. I daj moim braciom i siostrom tu z Czechowic wspaniały czas, czas radości i nadziei. I posyłaj ich do ludzi. Niech dalej będą światłością świata. Niech dalej trwają w modlitwie. Błogosławię ich, niech wzrastają w jedności i w Twojej mocy. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.